Otwieram, patrzę się, no dupnie, wszystkie elementy są, milion śrubek, tam jeszcze kurwa te klucze i tak dalej, ale była instrukcja po ukraińsku. Ty rozumiecie, ja nie mam nic ogólnie do narodu ukraińskiego, do ludzi mieszkających na Ukrainie, do ludzi mieszkających na Ukrainie, pracujących w Polsce, do ludzi z Ukrainy mieszkających w Polsce i pracujących w Polsce. Ja nie mam do nich nic. Ja się nie dziwię. Weźcie pod uwagę, to prawie wszyscy wyjebali. Kurwa, ktoś to musi pociągnąć, nie? No widzę, to też do was nie trafia. Nacjonaliści, czy co? W każdym razie... Ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem. Widzę, tematyka jest znana, ale to się wytnie. W każdym razie do ciebie rozmierzam. Instrukcja była po ukraińsku. 40 elementów. Mi zeszło od czwartku wieczora do czwartku wczesnej nocy. To było złożone na razie ten przód i tak trochę boczek, bo to 4 razy musiałem przerobić, bo jednak nie tak włożyłem tą płytę, nie? Ale powiem wam, ja miałem mistrza, jak wpadłem na pomysł, że ja ją wymienię bez demontażu, czyli po prostu ktoś ją wysunie i ktoś ją wsunie. Operację dokonałem prawie 1,5 godziny. Nie, bo ja jestem szczegółowy, tak po milimetrkach, córka wrzeszczała, mówi, tata, kurwa, pojebało cię, weź to. No, spokojnie, bo jak cię silikon urwie, to na pewno go nie będzie miał kto położyć. No, ale ja to właśnie taki jestem remontowiec, nie? Coś mam remontować, to najlepiej, żeby ktoś za mnie, bo ja to słabo w ogóle widzę. Dobra. O, my tu gadu, a ogólnie o tym to miało być. No, o tirach, nie? Temat, no, myślę, że nie pamiętam, nie? No, przyszedł tu, koszulkę, żebym se ubrał, co, bo tak zajebiście, nie? Nie wiem. W każdym razie, ja wam powiem szczerze, tak o tirach, jest piątek, weekend, wieczór, nie? To bez sensu gadać. Kurwa, i też bym tak pomyślał ponad 15 lat temu, ale wtedy wszedłem na Urząd Pracy Bezrobocie w Cieszynie i tak patrzę się, jest plakat. I on jest spełniający moje wymagania, nie? To nie jest śmieszne, bo rozumiem, gdyby taki plakat powiesić teraz, każdy sprosta, nie? Ja w 2004 roku patrzę na plakat, to myślę... Przepraszam kolego, to był 2001 rok, do tego przejdziemy. Ta firma też ciekawa. W 2001 roku patrzę na ten plakat, tam myślę, kurwa... Czemu nie skosztować tego życia, nie? Droga życia, kilometry szczęścia, a ja jako ambitny chłopak swoją cenę znam. I myślę, kurwa, coś dla mnie stworzonego, nie? I pomyślałem, skorzystam. Poszedłem, wypisałem tamte dokumenty, wnioski, wszystko to potwierdzili, nie? 2001, 2004 odebrałem. Prawo jazdy? Nie, a wiecie co, bo ja byłem w takim dziwnym doznaniu, że... Kurwa, jak jestem zapisany, to już prawie jak zdałem, nie? To wiecie co, się okazuje, że trzeba jeździć na egzaminy. Miałem tylko się zapisać, że przyjadę, tylko jeździć, bo tego nie uwzględniają. Ale w 2004 poszedłem po rozum podbowy, stwierdziłem, że jednak tak, to będzie to, co chciałbym w życiu mieć. No i właśnie tu jest ta brakująca Warszawa. O niej wam nie powiem, chociaż to jest ciekawostka. Chciałem zapytać, żeby wiedzieli. Dobra, wycinamy to. Moja pierwsza trasa to była trasa do Warszawy. Do stolicy naszego pięknego kraju. Tam, gdzie po prostu rośnie cała kultura i śmietanka. Pamiętam, ja dziś otrzymałem auto, szef mi mówi, jedź tam i tam. No to ja z rozpędu siodłem i wtedy kupiłem swoją pierwszą mapę. I to była mapa Warszawy. I normalny człowiek, to wiesz, taki z osobówki, to by sobie wybrał jeszcze tam jakiś most albo coś. Ja mówię, nie, kurwa, tak, żeby szefowi kilometrów nie robić polecenia wprost, nie? Ty... I tak sobie przeciąłem tą Warszawę, mówię, tędy polecimy. Byście widzieli, jakie było moje zdziwienie, żebym kurwa stanął przed mostem 3,5 tony. Zawodowy kierowca przecież, nie? Ale myślę, w nocy nikt nie widzi, że tak śmiglą, nie? No, tylko że jest jeden mały problem, bo ja miałem tylko jedną kreskę na tej mapie i też tak wróciłem. 3,5 tonowym mostem w środku dnia. Wierzcie mi, chyba w życiu jeszcze bardziej nie byłem zesrany jak wtedy, bo zastanawiałem się, co się stanie, jakby mi tak trafili.
Teraz to pewnie wyrok śmierci i dwa dożywocie, a wtedy za 5 dni jedziesz dalej. Ale dobra, kiedyś były lepsze czasy, tak wszyscy brali, ale nikt nie chciał. Pierwsza trasa, udana. Później była duża przerwa, powiem wam szczerze. Aktualnie pracuję w Niemczech, nie? Znaczy pracuję w Niemczech, no w takiej firmie, po Niemczech jeżdżę, nie? I powiem wam szczerze... No, ja mam, słuchajcie, bo ja po powrocie do pracy chcę nadal pracować. Główka pracuje. Główka pracuje. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżdżę po Niemczech. Jeżdżę po Niemczech, powiem wam, zajebisty kraj, bardzo go lubię. To jest kraj, który ma najdłuższą sieć autostrad w Europie. Nikt nie ma więcej. I te wszystkie autostrady mają jedną nazwę i to jest Stau. Ja wam powiem szczerze, to jest jedyny fenomen na świecie, gdzie wjeżdżasz do kraju i oczekujesz tego, że polecą 4 paski, a ty 200, bo takie są reklamy w Stanach, nie? Przyjeźdź do nas do Niemiec, tutaj nie ma ograniczenia prędkości. Wjeżdżasz do Niemiec, kurwa, przejeżdżasz pierwsze 10 km, 60 stał. 74 km, bo tam jest wężka, jademy 60. A jechało przed tobą 10 aut. Wszyscy lancam. Ale to mogą zawdzięczyć tylko takim zasadniczo dwóm osobom. Ja ich nazywam tak zwani Johan i Helga. Johan i Helga i oni jadą na wczasy. No i jeszcze sobie zapeli przyczepę taką kempingową, nie? Jedzie Johan i Helga, tylko najlepsze jest to, że jedzie Johan, a na prawym foteliku siedzi ta Helga, nie? I to na nią jest kierowana nawigacja, ona siedzi, tutaj ma atlas Niemiec, tutaj ma koszyk z kanapkami, a tu ma psa. I to jest taki zestaw podręczny, jak jedzie... No, ja oczywiście, wiesz, no taki Johan ma do powiedzenia niewiele. Helga prowadzi całe to wszystko, nie? Oni sobie tak jadą i oczywiście jest taki nagle mały dinch, nie? Johan mówi, ty głodny jestem. No to Helga mówi, to Johan hamuj, nie? Zjemy kanapki. No po chuj zjeżdżać na parking, przecież z autostrada, nie? No i to jest ten ształ, nie? I tak Johan musi zjeść. Johan mógłby jechać podczas jazdy, ale Johan nie je jak jedzie. Najdłuższa sieć autostrad. No, ale powiem wam, najbardziej co mi utknęło w głowie z Niemiec, takie co kiedyś wpadłem na pomysł. Kiedy w ogóle pracowałem w takiej firmie, gdzie lubili jak się szybko jeździ, nie? Więc ja sobie kiedyś uświadomiłem, że ocipiałeś, to wtedy jeszcze magnesów nie było. Chłopie, to były auta na tarczki, tam dopiero się grzało. W każdym razie uświadomiłem sobie, że będzie taki odcinek, jeden, który ja przejadę i tam jak go przejadę, to będę stał po tej dobrej stronie, już nie u Niemców, tam jest czysta woda i fajnie, lepszy klimat, nie? Będę w Austrii i tam już będzie dupnie. Ja sobie to wymyśliłem, tak to zrobiłem, nie? I powiem wam szczerze, na wysokości Augsburga na A8, w pewnym momencie jak się cisnę na dół, byłem na lewym pasie, nagle zjechałem na prawy, patrzę, a tu mnie wyprzedza taka BMK. Wyprzedza mnie BMK takim skorutem, nie? Myślę, oj kurwa, będzie na wesoło, nie? Jadę za tą BMK, patrzę, zjeżdżam na dzikusa, a przede mną zjeżdża normalnie, wiesz, taki bus. Biały bus, ja się patrzę, co się dzieje, zdjęcia mam z tego. Kurwa, do sądu się przydają. Ty zjeżdżam, patrzę, co się dzieje, a tu wyskakuje dość z kamerą i on ma taką frotkę ze sobą, nie? Taką wiewiórę tutaj z przodu, nie? Myślę, oj, kurwa, Bartek, jak ty to zrobiłeś, nie? Że cię już w Niemczech znają, a w Polsce dopiero 15 lat później się stworzyłeś. W każdym razie... Dzięki. W każdym razie ten obywatel niemiecki mnie tu zatrzymuje, wyskakuje taki paradny chłopak, wiesz, tutaj... Biała koszula i ten krawacik, oczywiście ta jego bundeska, taka wiesz, skórzana kamizeleczka i tam mówię, Sprenzi Deutsch. No, tak sobie myślę. Jest takie słowo klucz, nie? Ja mówię, bisschen. O, to super, nie? Nie wiem, czy jakby tam z niemieckim stoicie, ja bardzo słabo powiem, praktycznie w ogóle. Gość mi powiedział kiedyś, że bisschen to znaczy trochę. Ja mówię, bisschen, nie? I on tak wiesz, i on tak stoi koło mnie i tak... Po tym niemiecku, nie? I to tap, stoi, tak się patrzy, tu w telewizji jestem, ten tu pierdoli. Okej. Powiem wam szczerze, 250 euro mi dostało. Bo mi powiedział, że tak, że bez dystansu,
wyprzedzałem na zakazie, jeszcze jechałem za szybko, nie? Już tak myślę, za 250 euro, żeby w telewizji wystąpić. Chuj, karta przejdzie. No. Miałem takie właśnie wypadki. Niemcy, jak to tutaj, taki jest fajny do jeżdżenia, tylko mówię, tam trochę przyształowany, nie? Ja miałem dziwną sytuację kiedyś w Wiedniu. Dobra. No wiecie co? To nie chodzi o to, co ja napisałem. Chodzi o to, z której ja kartki czytałem. Dobra. Nie wiem. Macie jakiś pomysł, żeby to odkręcił, czy jak? Nie, no wiesz, chodzi o to, że mogę wrócić do dnia poprzedniego albo zakończyć to jeszcze dwoma kartkami i co wtedy? Dobra, wtedy polecimy co innego. Dobra. W każdym bądź razie, wracając do opcji, kiedy już mieszka w tym tirze, bo o tym wam chciałem powiedzieć, to jest naprawdę mało interesujące, ale widzę, że wy tak jesteście znudzeni. Nie klaskacie. Ty, klaskacie w ogóle, czy kurwa tak... Nie. No. A w ogóle, ja wam powiem szczerze tak, ja mam takie wrażenie i takie odczucie. Miałem wam powiedzieć na samym początku, jak tu przyszedłem, ale tak, żeście mnie zrajcowali tym, że was jest mało, zapomniałem. Fajnie by było, jakbyście sobie siedli tak wszyscy z przodu tutaj, nie? Aha, widzę, że wy tacy... No ale jak się u siebie występuje, to podobno jest ciężko. W każdym bądź razie... Ja mam powiem tak, nie wiem, jak bym miał do tego wrócić, co bym wam chciał... Skoczyliśmy tam na 3,5-tonowym moście? Ja. Dobra. W każdym razie, dobra. Odkryłem swoją robotę życia. Robotę życia ze względu na to, że ja zawsze byłem leniwy. I pewnie taki już umrę, nie? Ja się nie stworzyłem po to, żeby ciężko pracować. Tak mi się wydaje. Świat to po prostu zweryfikuje. W każdym razie, ja wam powiem tak. Ile każdy z was musi poświęcić czasu na to, aby rano się obudzić, wstać, zajść do pracy i siąść w pracy? Ile? Godzinę. A pani ile? A pani bezrobotna, co? No, to dopiero jest blisko. W każdym razie, ja wam powiem tak. Praca w tirze jest o tyle przyjemna. Trzeba źle przeczytać. Praca w tirze jest o tyle dumna i zajebista i przyjemna, bo ja, wstając w sypialni, przerzucam prawą nogę, lewą nogę, jestem w living roomie. Powiem ci jeszcze dwa stopnie, jestem w kuchni i robię tak, automatyczny door, wiadomo, że pantofelki, no i wiadomo, jest poranek, trzeba się wylać, nie? No ale to nie jest skutek uboczny życia, po prostu tak jest, nie? Wynisikacie rano? No to my sikamy, nie? W każdym razie i teraz są takie dwie szkoły, nie? Jedna szkoła jest europejska, czyli idę na pieska. Na najbliższe drzewko. I wracam, tylko że wtedy jest lipa, bo mówią o nas, że my jesteśmy jak psy, nie? Lejemy. Sikamy na drzewo, jemy z miski i śpimy w budzie. Ja wiecie, ja jestem z tej szkoły na drzewko, ale jest druga szkoła i to jest szkoła angielska. Szkoła angielska polega na tym, że gość idzie taki delikwent i tak staje na kole i sita na koło, nie? Leje po kole, myśli, że nie sitać, ale wtedy wali jak jasny gwint. No ciężko, ciężko jest. W każdym razie ja wam powiem szczerze, ja jestem taki już, że się wycwaniłem, ja idę do toalety. Idę normalnie, na bogato, tak 70 centów kosztuje toaleta w Niemczech. Kurwa, jak masz straszne chłopie, to w Polsce dniówki takie nie zarobisz, nie? W każdym razie ja się nauczyłem, idę do toalety 70 centów. Tylko wiecie, co jest taki mały problem w toalecie niemieckiej? One się nazywają sanifer, że to podnosi się do góry, ta miska obmywa, siada i się zamyka, 10 sekund. Ciężko jak kretowi łapki widać i zastanawiasz się, kiedy będziesz atakował, ale musisz zaczekać, aż to się skończy. Ale jedno masz pewne, że deska jest czysta i mokra. I istotne, że jest zimna. Lubicie ciepłą deskę? Nie wiem, dziwny temat, czy co? Wchodzicie do publicznej toalety, siadacie, jest ciepła deska. Jaka jest wasza reakcja? Ktoś tu był! Nie byłem pierwszy. No nie, no powiedzcie mi, jaka jest wasza reakcja? Nie, bo wiecie co, ja bym się zastanawiał nad produktem takich desek, nie?
To was raczej bym nie znalazł nabywców. No dobra. W każdym razie 70 centów i jest fajnie, jest czysto, jest bezpiecznie. Och, do wykorzystania w barze. Ty, w barze najtańsza rzecz jest za 4 euro. Zbierą na zaś. W każdym razie są jeszcze, powiem, drugi rodzaj toalet w Europie, który ja często spotykam. To są tak zwane toalety włoskie. Nie wiem, widzieliście kiedyś toalety włoskie? Tam z tyłu pan się śmieje, chyba był, co? Czyli zna zasady, uwaga, obesrane buty. No bo toaleta włoska jest równie przyjemna jak każda inna, tylko że ona jest troszkę inna w działaniu, bo tam trzeba się tak zmęczyć, żeby porobić, nie? Ja wam powiem szczerze, dla przeciętnego Europejczyka coś takiego jest okej. Ale wiesz, ja nie jestem Włochem, ja nie wiem, czy bardziej do przodu, czy bardziej do tyłu, nie? Jak to będzie bezpiecznie dla mnie. Ja wam powiem szczerze, ja po prostu po kilku latach sprawdzania tematu teraz wiem, jak się ułożyć, a przedtem to zawsze miałem obesrane buty. No, ale najgorsze, wiecie co?